Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, w których wszyscy chcemy wiedzieć, co znajduje się w środowisku, w żywności, jaki to ma wpływ na nasze życie. Jako chemik-analityk jestem świadomy tego, że dysponujemy obecnie metodami, technikami pomiarowymi, które pozwalają nam oznaczać niemalże wszystko wszędzie. To bardzo dobrze, natomiast zawsze musimy być świadomi tego, po co to robimy i jak wykorzystujemy uzyskane w ten sposób wyniki. Substancjami, które mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, są substancje jonowe. Dominującą metodą jego znaczenia jest chromatografia jonowa. Książka ta jest podzielona na dwie części. W części pierwszej zawarto teorię chromatografii jonowej, informacje na temat faz stosowanych, faz stacjonarnych, eluentów, metod detekcji, przygotowania próbek oraz krótką informację porównującą chromatografię jonową z metodami elektroforezy kapilarnej. Część druga poświęcona jest zastosowaniom chromatografii jonowej przede wszystkim w analizie wód i ścieków, próbek żywności, próbek farmaceutycznych, próbek klinicznych, a także oznaczania substancji jonowych w próbkach gazowych. Rekomenduję tę książkę przede wszystkim dla studentów i doktorantów kierunków takich jak chemia, biologia, inżynieria środowiska, nauki o żywności, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne. Myślę, że będzie ona również bardzo użyteczna dla pracowników laboratoriów rutynowo wykonujących analizy wód i ścieków oraz innego rodzaju próbek. Życzę Państwu udanej lektury.